Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojej prelekcji Leon Wasilewski między polityką a myślą polityczną będzie postać Leona Wasilewskiego. Należał on do pokolenia niepokornych, które urodziło się po powstaniu styczniowym, a w dorosłość wkroczyło w latach 90. XIX wieku. Podjęło ono na nowo walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Sylwetkę Leona Wasilewskiego przedstawię w 6 częściach. Najpierw powiem o rodzinnych korzeniach, następna część będzie miała tytuł o niepodległość i socjalizm w kręgu Józefa Piłsudskiego, w odrodzonym państwie, znawca problematyki narodowej i na zakończenie powiem o intelektualnym dziedzictwie Leona Wasilewskiego. Wasilewski urodził się 24 sierpnia 1870 roku w Petersburgu, lecz jego przodkowie pochodzili z Litwy. Pradziad Leona, posługujący się nazwiskiem Wojświło, mieszkał na Żmudzi, a potem przeniósł się do Inflant Polskich. Któryś z przodków rodziny Wasilewskich, nie mając dokumentów poświadczających przynależność do rodziny Wojświłów, przypisał się do rodziny Wasilewskich, zachowując przydomek Wajszlo. Wedle rodzinnej opowieści pradziad Leona był bardzo silny i lubił polować z oszczepem na niedźwiedzie. Jak wspomina Wasilewski, pewnego razu niedźwiedź złamał mu oszczep, wówczas pradziad chwycił niedźwiedzia za obie łapy i tańczył z nim dookoła drzewa, zanim nie nadbiegli ludzie i nie zabili zwierzęcia. Ojciec Leona był organistą w dobrach hrabiego Henryka Wacława Zyberplaterka w Liksnie. Była to południowa część dzisiejszej Łotwy. Ta miejscowość położona jest w okolicach Dynenburga. Ożenił on się wówczas z nauczycielką języka niemieckiego Marią Reiterówną. Pochodziła ona z niemiecko-czeskiej rodziny, lecz uważała się za Niemkę. Po ślubie w 1868 roku rodzice przenieśli się do Petersburga, gdzie ojciec Leona otrzymał posadę organisty w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. W domu Wasilewskiego panował kult powstania styczniowego. Choć ojciec nie brał udziału w walkach zbrojnych, to w 1863 roku był przez Rosjan aresztowany. Ojciec Wasilewskiego dbał, aby jego syn Leon i jego córka Maria nie zrusyfikowali się w Petersburgu. Obawiał się również zniemczenia dzieci przez matkę, która nie znając czeskiego, mówiła wyłącznie po niemiecku. I jak wspomina Leon Wasilewski, ojciec zakazał, dopóki dzieci były małe, mówienia do nich po niemiecku, a matka posługiwała się w domu łamaną polszczyzną, wtrącając słowa niemieckie i czeskie. Rodzice byli ludźmi wierzącymi, a ojciec często prowadził dysputy teologiczne, udowadniając wyższość wyznania katolickiego nad prawosławnym. Jednakże, jak wspomina Wasilewski, jego ojciec oddzielał sprawy wyznaniowe od świadomości narodowej, co było wówczas na Kresach rzadkością. Leon wspomina, cytuję: moje przekonanie o jedynie zbawczym katolicyzmie miałem wkorzenione tak silnie, że nie spałem 2 noce ze zmartwienia, kiedym się dowiedział, że Rej z Nagłowic był protestantem, a więc skazanym na wieczne męki piekielne pomimo swych zasług dla Polski. Jednakże ojciec Leona, pomimo swojego przywiązania do katolicyzmu, był nieustannie skłócony i skonfliktowany z proboszczem parafii, który był jednocześnie jego pracodawcą. To być może spowodowało, jak wspomina Wasilewski, że z biegiem czasu jego wiara jakoś zupełnie zaczynała topnieć.
tak, że nawet on nie potrafił określić, kiedy i pod jakimi wpływami rozstał się z nią. Sam Wasilewski twierdzi, że miał taką wrodzoną niechęć do mistycyzmu i jednocześnie zamiłowanie do racjonalizmu. Leon nie lubił szkoły. Nazywał ją domem robót przymusowych i często wagarował. Lecz wtedy nie marnował czasu, gdyż wiele godzin spędzał w uniwersyteckiej bibliotece, czytając książki, które go interesowały. Mając zaledwie 20 lat, czyli w roku 1890, zadebiutował na łamach czasopism wydawanych w Imperium Rosyjskim w języku polskim. Były to czasopisma Kraj i Ateneum. I w tych czasopismach publikował przykłady utworów serbskich i ukraińskich pisarzy. Rozpoczął również współpracę z wydawaną w Warszawie Wisłą. Było to takie czasopismo etnograficzne oraz z czasopismami rosyjskimi. Warto podkreślić, że Wasilewski nie skończył szkoły, nie miał matury i właściwie przez całe swoje życie był samoukiem. Jednakże działalność publicystyczna i udzielanie korepetycji pomogło mu uzyskać samodzielność ekonomiczną. W okresie petersburskim nawiązał kontakty z ukraińskimi, bułgarskimi i serbsko-chorwackimi działaczami społeczno-kulturalnymi. Kupował bądź pożyczał od nich książki i czasopisma. Najbardziej zażyłe stosunki utrzymywał z Ukraińcami. Jak pisał, cytuję, sięgając pamięcią wstecz, w żaden sposób nie mogę ustalić momentu mojego życia, w którym począłem się interesować sprawami ukraińskimi. W każdym razie moment ten przypadał na okres mojej młodości, które budziły się we mnie pierwsze zainteresowanie sprawami politycznymi. Reasumując ten okres w swoim życiu, Wasilewski w następujący sposób scharakteryzował swoją świadomość i swoją postawę. Cytuję. Byłem świadomym Polakiem. Chciałem pracować dla Polski i ludu polskiego. Czułem się pod wpływem ojca demokratą zdecydowanym, a jednocześnie miałem bardzo wybitne sympatie słowiańskie obok najbezwzględniejszej nienawiści do Rosji i nieokreślonych sympatii do rewolucjonistów rosyjskich. Wasilewski postanowił wyjechać za granicę do Cesarstwa Austro-Węgierskiego, podjąć studia we Lwowie i osobiście zapoznać się ze stosunkami narodowościowymi w monarchii austro-węgierskiej. W drodze do Lwowa we wrześniu 1893 roku zatrzymał się w Wilnie i w Warszawie. W Wilnie od Marii Juszkiewiczowej, przyszłej żony Józefa Piłsudskiego, otrzymał piąty numer przedświtu z programem paryskim Polskiej Partii Socjalistycznej. Program ten zawierał postulat walki o przywrócenie niepodległej i demokratycznej Polski. Te założenia ideowe przypadły mu wtedy do gustu i jak pisał, już wtedy stał się ideowym socjalistą, choć organizacyjnie do partii wstąpił kilka lat później. W tym samym czasie, na początku lat 90. XIX wieku, czy właściwie w połowie lat 90., utrzymywał kontakty ze środowiskami narodowymi i nawet wstąpił do Ligi Narodowej. Na Uniwersytecie Lwowskim zapisał się na pierwszy rok studiów. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Wandę Zieleniewską, która również jak on pochodziła z Petersburga. Pobrali się w 1897 roku. Małżeństwo Wasilewskich miało trzy córki. Halinę, która urodziła się w 1899 roku, Wandę, która przyszła na świat w 1905 roku, i Zofię Aldonę,
która urodziła się w roku 1908. Różnie potoczyły się losy córek Wasilewskiego. Halina była majorem Wojska Polskiego, brała udział w Armii Krajowej, została aresztowana przez Niemców, siedziała na Pawiaku i w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, a po zakończeniu II wojny światowej właściwie została w Wielkiej Brytanii, nie wróciła do Polski. Z kolei Wanda Wasilewska jeszcze przed wojną sympatyzowała z ruchem komunistycznym. W okresie II wojny światowej założyła Związek Patriotów Polskich, była doradcą Stalina w sprawach polskich, a po II wojnie światowej przyjęła sowieckie obywatelstwo i została w Związku Sowieckim. Mieszkała w Kijowie. Z kolei Zofia Aldona Wasilewska była nauczycielką. W okresie II wojny światowej uczyła w tajnych kompletach, a po II wojnie światowej została w Polsce i pracowała jako nauczycielka. Nie wybiegajmy jednak zbyt daleko naprzód i powróćmy do lwowskiego okresu życia Wasilewskiego. W tym czasie Wasilewski nawiązywał intensywne kontakty z ukraińskimi działaczami narodowymi. Odbywał również liczne podróże. Odwiedził Kraków, Pragę, Berlin i Poznań. W Pradze przebywał kilka miesięcy i brał udział w domowym seminarium Tomasza Masaryka, przyszłego przywódcy Czechosłowacji. W 1896 roku Wasilewski wstąpił do partii socjalistycznej, do PPS-u. Po latach tak uzasadniał swój wybór, cytuję: w samą jego istotę, czyli socjalizmu, nie wnikałem. Bardziej pociągała mnie rewolucyjność i konspiracyjność socjalizmu niż teoria. Byłem szczerym demokratą, ale idei walki klas jeszcze wówczas nie doceniałem, a kapitału Marksa nie chciało mi się czytać, bo mnie znudził. Jednakże partia doceniła talenty organizacyjne Wasilewskiego i w 1898 roku został on redaktorem naczelnym wydawanego w Londynie teoretycznego pisma PPS-u pod tytułem Przedświt. I wraz z żoną przeniósł się do Londynu. Uchwalony w listopadzie 1892 roku w Paryżu szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej zapowiadał walkę o niepodległą Polskę w granicach przedrozbiorowych. W programie tym przewidywano, cytuję, całkowite równouprawnienie narodowości wchodzących w skład Rzeczypospolitej na zasadzie dobrowolnej federacji. Punkt ten obligował partię do opracowania szczegółowego programu narodowościowego partii. W ten sposób Leon Wasilewski, jako najlepszy znawca stosunków narodowościowych krajów zamieszkałych przez Słowian, stał się głównym twórcą tego fragmentu programu PPS. Ważnym z tego punktu widzenia artykule pod tytułem Ukrainofilstwo, sprawa rusińska a socjaliści polscy, opublikowanym w 1896 roku w Przedświcie, Wasilewski pisał, cytuję, wypisawszy na swym sztandarze żądanie niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, PPS z konieczności musi szukać w Rosji sojuszników, którzy by również stali na gruncie separatystycznym. Powinniśmy wynaleźć wśród Finlandczyków, Niemców bałtyckich, Estów, Łotyszów, Ukraińców, Ormian i Gruzinów takie stronnictwa lub grupy, wśród których mogłaby się przyjąć głoszona przez nas idea separatyzmu politycznego. Ten punkt programowy doprowadził do takiej swoistej dwoistości ideowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Co jest ważniejsze? Odzyskanie niepodległości czy budowa socjalizmu, czy przeprowadzenie pewnych reform wewnętrznych? Przyznanie pierwszeństwa odzyskaniu niepodległości powodowało, że PPS
musiała szukać sojuszników wśród nierosyjskich mniejszości zamieszkujących Imperium Rosyjskie i mniejszą zwracać uwagę na ich program społeczno-ekonomiczny. Z kolei uznanie, że wyzwolenie społeczne i ekonomiczne jest ważniejsze, oznaczało, że najpierw trzeba by obalić w Rosji kapitalizm, wprowadzić jakieś sprawiedliwe stosunki społeczne i w ten sposób kwestia narodowościowa rozwiąże się sama. I te dylematy pojawiły się w okresie rewolucji 1905 roku. W partii doszło do sporu między młodymi, postulującymi współpracę z rosyjskim ruchem rewolucyjnym, a starymi, dążącymi do przekształcenia protestów ekonomicznych w akcję zbrojną na rzecz odzyskania niepodległości. Wasilewski opowiedział się po stronie starych, skupionych wokół Józefa Piłsudskiego. Po rozłamie został członkiem PPS frakcji rewolucyjnej i tworzonych przez Piłsudskiego struktur, Związku Walki Czynnej, Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i Polskiego Skarbu Wojskowego. W 1914 roku Wasilewski napisał odezwę o utworzeniu fikcyjnego rządu narodowego w Warszawie. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po akcie dwóch cesarzy 5 listopada 1916 roku został kierownikiem referatu statystycznego Departamentu Politycznego Tymczasowej Rady Stanu. Był to zalążek polskiej administracji państwowej. W 1918 roku objął redakcję Kultury Polskiej w Krakowie. W odrodzonym państwie Wasilewski pełnił wiele ważnych funkcji. Po powrocie Piłsudskiego z Magdeburga został pierwszym ministrem spraw zagranicznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego. Funkcję tę pełnił od 18 listopada 1918 roku do 16 stycznia 1919 roku. Był członkiem delegacji polskiej w Paryżu. W 1920 roku był posłem Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie, w stolicy Estonii. Następnie był członkiem polskiej delegacji podczas konferencji w Rydze w 1921 roku. W latach 1921-23 był przewodniczącym Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie i również taką samą funkcję pełnił w Komisji Polsko-Rumuńskiej, która również wytyczała granice nowego polskiego państwa. Stopniowo jego główną pasją życia stawała się praca naukowa. W 1921 roku przyczynił się do powołania Instytutu Badania Spraw Narodowościowych, którego został prezesem. W 1923 roku zainicjował powstanie Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, którego również od 1924 roku był prezesem. Zainicjował wydawanie miesięcznika Niepodległość i był redaktorem zbioru pism Józefa Piłsudskiego pod tytułem Pisma, Mowy, Rozkazy. Wasilewski pod koniec lat 20. XX wieku powrócił również do aktywności politycznej w Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1928 roku został wybrany członkiem Rady Naczelnej PPS, a w 1931 roku był wiceprezesem Rady Naczelnej PPS. Warto wspomnieć, że Wasilewski startował w wyborach do Sejmu, otrzymał mandat, ale się zrzekł tegoż mandatu, gdyż wolał pracować na niwie intelektualnej. W PPS-ie Wasilewski był rzecznikiem opcji demokratycznej i był przeciwnikiem jakichkolwiek sojuszy z KPP, z Komunistyczną Partią Polski.
Przez całe swoje dorosłe życie Wasilewski zajmował się problematyką narodową. Wydał kilkadziesiąt broszur, książek i artykułów. Według Wasilewskiego naród stanowi liczną grupę ludności o wspólnym pochodzeniu, zamieszkującą w zwartej masie obszerne terytorium. Naród jest ukonstytuowany we wszechstanowe społeczeństwo, mówiące tym samym od dawna wyrobionym językiem. Posiada odrębną kulturę, własne zwyczaje, te same tradycje historyczne, własne państwo oraz wspólną świadomość narodową. Jednakże ten ostatni czynnik, ta świadomość bycia razem, świadomość tworzenia pewnej wspólnoty, była dla niego punktem najważniejszym, najważniejszym kryterium przesądzającym o istnieniu lub nie narodu. Jego koncepcje można zaliczyć do takich subiektywistycznych albo świadomościowych teorii narodu, które ówcześnie może nie były jeszcze tak popularne, ale obecnie pod koniec XX wieku czy na przełomie XX i XXI wieku są one dominujące w teorii narodu. Wasilewski zajmował się przede wszystkim historią formowania narodu ukraińskiego, ale również pisał wiele o narodach ościennych, o Białorusi, o Litwie i o Finlandii. Wasilewski wyróżnił cztery fazy procesu narodowo-twórczego. Pierwszy to jest formowanie się surowej masy etnograficznej. Drugi etap to jest uświadamianie sobie odrębności regionalnej. Kolejny to jest formowanie się jednolitej świadomości narodowej, a czwarty etap to jest etap emancypacji politycznej. Wasilewski nie stronił również od rozważań i prognoz geopolitycznych. Według niego Rosja, choć osłabiona po I wojnie światowej, nigdy nie porzuci ambicji imperialnych. Jedyną gwarancją niepodległości nowo powstałych państw bałtyckich i Polski jest, cytuję, wytworzenie łańcucha państw niepodległych, zwracających się jednolitym frontem na zewnątrz w obronie własnych i wspólnych zadań rozwoju wewnętrznego. Od tego, czy uda się takie porozumienie wytworzyć, zależy los tych narodów, los narodów, które po I wojnie światowej odzyskały niepodległość i zbudowały własne państwa. W tym łańcuchu nierosyjskich narodów najważniejszą rolę odgrywała według niego Ukraina, ponieważ naród ukraiński był najbardziej liczny. I tak na przykład pisał w nieopublikowanym jeszcze przed II wojną światową artykule. Antagonizm rosyjsko-ukraiński zmusza Ukraińców do oparcia się o sojusz z Polską. Tylko ten bowiem może jej zapewnić poważną pomoc. Antagonizm rosyjsko-ukraiński jest głównym czynnikiem uzasadnienia sojuszu polsko-ukraińskiego. Według Wasilewskiego widoki przyszłości Ukrainy jako samodzielnego narodu zagrożonego w swym istnieniu przez Rosję mogą być oparte tylko o Zachód, a więc o Polskę. My ze swej strony powinniśmy się starać, ażeby Ukraińcy z całą ufnością szukali u nas tego oparcia wobec niebezpieczeństwa ze Wschodu. Koniec cytatu. W związku z tym Wasilewski również opracował program narodowościowy II Rzeczypospolitej. Był on zwolennikiem tak zwanej asymilacji państwowej, a nie asymilacji narodowej. Oznaczało to, że mniejszościom, które zamieszkiwały II Rzeczypospolitą, ponad 1/3 obywateli Polski nie była pochodzenia polskiego. I Wasilewski starał się, czy propagował nadawanie mniejszościom narodowym autonomii kulturalnej i terytorialnej. W ten sposób, argumentował, można osłabić ich dążenia odśrodkowe. To się stanie wtedy,
gdy te mniejszości będą miały świadomość, że w Polsce żyje im się lepiej niż w krajach ościennych. Głównie tutaj chodziło o Związek Sowiecki. Niestety te jego koncepcje nie przebiły się do konkretnej polityki narodowościowej prowadzonej przez państwo polskie w okresie przedwojennym. Wasilewski zmarł na grypę 10 grudnia 1936 roku. Umarł dokładnie o 5 nad ranem. Był on autorem około 100 broszur i książek, współpracował z około 70 czasopismami i napisał około 1000 artykułów w językach angielskim, białoruskim, czeskim, estońskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Jednakże w III Rzeczypospolitej, czyli po odzyskaniu niepodległości, postać Leona Wasilewskiego nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem historyków i politologów. Tutaj można jedynie wymienić książkę Barbary Stoczewskiej pod tytułem Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego. Ta książka miała 2 wydania. Po raz pierwszy wyszła w roku 1998, a po raz drugi w 2009. Wyszły 3 prace Leona Wasilewskiego. Są to jego wspomnienia, począwszy od końca na slajdzie, tak? Czyli wspomnienia z okresu 1870-1904. I te wspomnienia wyszły w roku 2014. Wcześniej wyszło takie wspomnienie o Józefie Piłsudskim, które zostało przez niego wydane w 1931 roku po raz pierwszy pod tytułem Józef Piłsudski, jakim go znałem. I w 2001 roku wyszedł wybór pism Leona Wasilewskiego pod tytułem Drogi Porozumienia. Ten wybór pism dotyczy głównie relacji polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich. Jednakże duża część spuścizny i dorobku Leona Wasilewskiego jest nieznana i nawet nieskatalogowana. Nie ma nawet pełnej bibliografii jego pism. Dziękuję Państwu za uwagę.